Jesteśmy. Powtórka z rozgrywki. Już ubiłam te węże, zrobiłam to tym razem tam sobie wygodnie z góry. No, wiedzą co mnie czeka. No i proszę, a tutaj wychodzi na to, że będziemy nurkować. A. Trochę mamy tutaj tych obelisków i tych znaków. Muszę pamiętać, że nie mam wybranego trójzęba. Więc mogę się po prostu utopić. I pytanie, gdzie my jesteśmy i co my tutaj tak naprawdę robimy? Poza szabrowaniem. Skarby skarbami, ale czy my tutaj wybraliśmy się tylko jedynie po ten skarb? Ile mamy? 1 na 1 i znajdź skarb 1 na 3, czyli co najmniej 2 powinny jeszcze być. No i co, znowu nurkujemy? Ciekawe. I tu lądujemy. Wszystko jasne. To oczywiście musimy przesunąć. Ale powinna była to zrobić z tamtej strony. Świetnie. Won't budge. Żartujesz. Wiem, gdzie to jest, ale tam znowu nie mogłam się... To jest ciekawa zagadka, bo z tamtej strony... Nie mogłam wejść pod spód. Zobaczcie, ile tego jest. Chociaż, czy tu są jakieś puste pola? Są! Nice. No jak, tu w lewo nie mogę? Poważnie? A dlaczego? No. Teraz tak, zrobimy dla niego miejsce. Okej. Okay. Nie da się przesunąć bliżej. Niekoniecznie. Ej, tu jest w ogóle zamknięta ściana od góry do dołu. To też nie jest to. Bliżej tego podciągnąć się już nie da. Dokładnie. Ale mamy przejście z lewej strony. No proszę, jak oni to sobie wymyślili. Takie cwaniaki. Zbieram teraz te pieniądze, jak majęta. Kurczę, wszystko to kosztuje, niestety. Co przed nami? O, i tędy wyjdziemy. To jest to właśnie. Something's in the way. Nie jesteśmy w punkcie wyjścia. Niedobrze. Tu coś jest najprawdopodobniej, ale... Gdzie my to widzieliśmy? Czekajcie.
Tu nie. To gdzie jest ten trzeci skarb? Gdzie oni go ukryli? Pamiętam w ścianę taką rozpadlinę. Ale to też nie było tutaj. Ani tutaj. Czyli to było tu na dole? Poważnie? O, patrzcie, a w to w ogóle nie weszłam. Zasłona tartaru. Zasłona tartaru uniemożliwia wszelkim żywym duszom przekroczenie wrót oddzielających otchłań od podziemnego świata. Tylko zbroja poległych pozwala bezpiecznie przejść przez zasłonę. Czyli tu mamy tę zasłonę. No proszę. Ale skarb i tak powinien być chyba gdzie indziej ukryty, niekoniecznie w tym tartarze. O, tutaj. Tylko jak tam się dostać? No to nie wygląda, jakbym mogła to zniszczyć. No i stoi ten trzeci najlepszy. O, tu jest pytanie, jak tam się tu tylko z kubańca dostać? Coś mi się wydaje, że może właśnie po to są te znaki. Możliwe, że nie, ale wrócimy tu sobie później. To jest niedokończone. W każdym razie, gdy na powrót odwiedzimy to miejsce, będziemy mogli, no, będziemy powiedzmy mieli 80% już za sobą. Więc sprawdźmy sobie mapę. Aha, jeszcze skoczę do tego. Jeszcze skoczę tutaj sobie do tego ptaka. A żeby go sobie odblokować, a później wybierzemy się, słuchajcie, do tego znaku zapytania tutaj. Może tak wyjdziemy sobie kawałek za granicę, więc powinniśmy odsłonić ten teren. O ile tu w ogóle jakiś jest? Nie, nie ma. Teren mamy na dole. Okej. To by było na tyle. Dobra, wychodzimy. O, coś zostawiłam. Chodź. A, to musimy podnieść tylko. Okej. Okej. Czy to jest ten punkt widokowy? No właśnie nie, coś nam się tutaj odhaczyło. To dobrze pamiętałam, że musimy się wspinać wyżej. Więc zobaczymy, co przy okazji nam odsłoni w okolicy. Wrota znamienitych. Kolejne wrota. Mogiła zapomnianych, wrota znamienitych. No proszę, tutaj jakaś rzeź w ogóle jest pięknie urządzona. Trochę tych miejsc do zwiedzania będzie. Aby drabinkę nam przygotowali. Próbuj po drabinie wejść, jak normalny człowiek. O. Wydawało mi się, że coś tu widziałam, ale... Ale jednak nie. No proszę. No i mamy tą, co ciekawe. To się
znajduje w jakimś wielkim dole. O fu, o matko, jak mi się niedobrze zrobiło, przepraszam. Mamy, ile mamy znaków? Trochę ich jest. Czekajcie, czy one się czymś różnią? Ten ma trójkąt zwrócony, powiedzmy, czubkiem w prawo, ten w lewo. Aha, dwa prawo i dwa lewo. A jeszcze coś takiego tutaj jest. Nie wiem, co będziemy mogli z tym zrobić. Chyba nas tu... Czyżby nas tu miało zadanie jakieś przywieźć? Nie mam pojęcia. Nawet nie jest to oznaczone w żaden sposób, słuchajcie. To ciekawe. Nazwę swoją, miejsce tu ma, natomiast nic my tu zrobić nie możemy ciekawego. Gdzie my mamy teraz się udać? Zupełnie w innym kierunku niż ja biegnę. Sprawdzimy to sobie. Czyli teraz będziemy udawać się na północ, w stronę tej wieży. Teraz będziemy na miejscu. Trochę mi tu Sauronę wie... Sauronę. Trochę wie, że Saurona mi przypomina, natomiast... Brakuje oczka u góry. Chociaż kto wie, może to oczko tam kiedyś będzie. Wyłom w Elysium. Elysium? No proszę. Okej, okay. Chyba wszystkie znaki w piekle nam mówią, żebyśmy najpierw zaczęli od zbroi. I z tego, co zauważyłam, to on chyba tę zbroję jednak nam pomoże znaleźć. Zbroja poległych. No dobra, to przeniesiemy się do niego. Pytanie, jak to jest daleko i czy mamy coś bliżej. Nie mamy, w każdym razie idziemy w dobrym kierunku. Pytanie, co ja mogę tutaj zrobić? Chyba nic. To jest jakiś, nie wiem, że jakaś taka oaza spokoju dla Persefony od tego całego piekła. Nie mam pojęcia. Zobaczymy sobie to później. Nie ma tam żadnego skarbu. Musimy jeszcze sobie pozwiedzać ten teren. I jeżeli dobrze pójdzie, to powinniśmy sobie tutaj przez te góry przejść. No proszę. Za wysokie progi? Jak się tutaj troszeczkę dłużej pojeździ i posłucha, to jednak czuć tę pustkę. No, zobaczymy, co ona powie. O, proszę. O, dobra, przebiegniemy się. Już nie bądźmy takimi le... O, jak chłapnie wybiegła. Ważne. Już tak na wstępie, jeszcze nie weszłam dobrze, już mam się chować. Zobaczmy, co mamy w tej lokacji. Skarb 1/2 i zapieczętuj szczelinę Tartaru. No to czyli zabawa. Okej, już jednego widzę. Pytanie tylko... No psz, właśnie. Gdzie są szczeliny? W ogóle dźwięk odchodzi. Nie widzę kolejnej. Jest ta jedna, ale gdzie jest reszta?
Powinny być dwie. Muszę... A jest skubana, nie? Jakie ładnie ukryli. Więc, żeby było zabawniej, to ja nie będę tutaj wbiegać i wszystkich agrować, tylko wespniemy się może tutaj po kolumnie, do góry. Jak się da, to po prostu jakoś tam ich do tej szczeliny bokiem obejdziemy. O, właśnie. Teraz widać, kto do której szczeliny należy. Okej, ten leży. Natomiast resztę już mnie oczywiście zauważyła. Tu dopiero te krzyki zmarłych słychać, co? Co jest? Okej, ten leży, super. Teraz na kimś chciałabym podładować sobie pasek i on się do tego nadaje. Nie tego! Chodź teraz, ty będziesz następny. Tę szczelinę udało nam się zamknąć, natomiast biegniemy szybko do kolejnym. I oni nas tu znokautują. A gdzie ona była? Gdzie ona była? U bańce, jak mnie piorą. Czyli wyżej. Poważnie, akurat się ruszył. Cudowne. Chodź tu, bo mi potrzebny jesteś. Musi wciąć łapkę przy słupie. Okej, mamy punkt zdolności. Zamknęliśmy dwie szczeliny, tylko teraz jeszcze do zebrania zostały nam dwa skarby. Zaraz je sobie znajdziemy. Jeden chyba był tutaj, tylko. Czy my się dostaniemy tak od zewnątrz? Mam niewydany punkt zdolności. Że zaczekam. Okej. Okay. Teraz druga prawdopodobnie będzie w środku. Spotkajmy się z Elpenorem. Ciekawe, czy nam coś wartościowego opowie. Aby przejść dalej, załóż zbroję poległych. Czyli jednak ja muszę ją sobie znaleźć sama. Wszystko jasne. Kurczę. Czyli pierwsza myśl najlepsza. Nie mogę tego zadania mieć zaznaczonego.
Czyli musiałabym to zrobić w ten sposób, no ale to nic mi nie mówi. Tu coś może być. Niekoniecznie. Kto to wie? Tu będzie druga część. Zaginione, ale niezapomniane. Tak, to będzie to. Reszta pewnie będzie rozsiana jeszcze po tych dwóch częściach mapy. Skoro już zawędrowaliśmy tak blisko, to jeszcze podjedźmy sobie może do tego punktu. Tu widzę, żeby dostać się na górę. A ta góra jest jakaś zieleńsza? Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Będziemy musieli użyć skrzydeł Hermesa. Okej. Wiemy, gdzie mamy iść. Podnieść, nie? Tylko pytanie, jak my stąd tutaj... wyjdziemy. Wolałabym chyba górą, coś... Chyba tak, spróbujemy. Będziemy mieli lepszy podgląd na dalszą drogę. Właśnie. Czyli tak, czy ja mogę znów ten skarb zebrać? Nie wiem, jeszcze tu wrócimy. Płakać nie będę. Wydaje mi się, że może być coś w środku. Może było też na zewnątrz, ale kto tu wie. O! Aha, to by było... Już myślałam, znajdzie coś, czy nie? No tak, ale to wygląda jakby to było wewnątrz. A nie widzę tutaj żadnego wejścia. No tu też nie ma, to są tylko ruiny. Czyli będziemy musieli najprawdopodobniej wejść, żeby cokolwiek zebrać. Proszę bardzo, teraz wszystko widać, jak na dłoni. Tam wylądujemy. Sprawdźmy sobie to miasto. No tak, jak miło. I na tym sobie pasek naładujemy. Jakichś strasznych obrażeń one nie zadają akurat. Kassandrze przynajmniej. Sobie zaraz podejdziemy, najpierw sprawdzimy ten dół. Pycha Salmoneusa, proszę. Czy to będzie teren strzeżony? Aha, czyli mamy kolejną... Tak, do zamknięcia. A nawet ich dwie. They'll be on high alert here. To jest... No, dobra, lecimy. To jest dość ciekawe. Bo troszeczkę mamy tutaj utrudnioną... utrudnione skradanie się, bo i takich nie możemy zabić i nie wejdziemy do tego kółka. Dobra, to leży. O, to jeszcze nie koniec. Gdzie jest jakiś do ubicia? Jest tam z tyłu za nim? Jest. On mi przyłożył. Co on wyprawia? I mnie ubili. Cudowne. Jak tutaj wejść, żeby nie narobić tak, takiego bałaganu? Akurat sobie poszedł. Ale idzie i kolega. Spróbujemy w ten sposób.
No ja jego! Jeszcze ma... Co? A zostali w jakiś sposób ogłuszeni. Niekoniecznie w taki, jakbym chciała. W ogóle nie miałam... Idę go dobić, bo to jest, kurczę, za bardzo skacze, nie? Okej, ale jeszcze kogoś nam tu brakuje. To będzie duch. Gdzie jest ten calak? Jest. Chyba mi przyuważył. Jeszcze nie. Jeszcze mi tu kogoś brakuje. Jedna zamknięta, muszę mi się zająć drugą. No i leżę. A teraz spokojnie zajmiemy się tą dwójką, która z lewej strony została. Z czego jeden to jest, kurczę, misio. Już, to jest piękne po prostu, to jest śliczne jak ona to wykonuje, z tym kopniakiem do tyłu. Okej, jeden skarb. No tu już jest biedniej, po 10 z tych drach. Czegoś nam tu brakuje cały czas. Coś usilnie stara mi się pokazać, no ale ja nie wiem, czy to się chyba nie zalicza już do tego miejsca. Nie powinno, no właśnie, to będzie po drugiej stronie. A tu już mamy wszystko. Znajdź skarb 2 na 2. No to cudownie. Czyli... Niedługo już będziemy mieli tutaj wszystko odhaczone, prócz tego miejsca. Że jednak tam w jakiś sposób da się dotrzeć. Tutaj mamy wyłom w Elysium. Widzieliśmy, a tu mamy ścieżkę dusz, ale to jest prawdopodobnie to, prawda? No nic, podejdźmy sobie jeszcze kawałek w takim razie, przepłyniemy, tak sobie myślę. Nie będzie daleko.
Kurczę, zbiedniałam i teraz będę wszystko zbierać. O, jest łódeczka. Cudownie, to podpłyniemy do tej łódki. Albo przejdziemy sobie po prostu tędy. Rozpadlina cierpienia, słuchajcie. Echa Styksu. W Tartarze chyba płynęły trzy rzeki, nie tylko Styks. Zresztą Styks, no ogólnie zostało przyjęte, że to była rzeka, natomiast... Widzicie, nie, gdzie to było jezioro. Kolejna rozpadlina, cudownie. Pytanie ile? Dwie. To jest jakiś lepszy skarb. Ja go oczywiście nie podniosłam. No, normalnie weszlibyśmy sobie do trawy i go tutaj uciszyli, a my musimy się... A my najpierw musimy wejść do rozpadliny. Świetnie. Czy tam do szczeliny. Jedna. Aha, a druga będzie dalej. Okej. No proszę. Czyli tak, ilu by przypadało na szczelinę? Czterech najprawdopodobniej. Ale pewności nie mamy, może być i pięciu. Miło, że się tak ładnie odwrócili akurat. Którego? Tego, nie? Bo będzie wieszkał najbardziej. Ten z mieczem nie będzie tak skakał. No, zaklinowała mi się, nie fajnie. O, tak powinno być to wykonane. Dziękuję. O, cześć. Leży. Okej, jedna szczelina poszła, teraz będziemy musieli zająć się kolejną. Sprawdźmy sobie cele, zapieczętuj, znajdź enigmatyczny, wiemy gdzie jest z lewej strony, znajdź skarb 1 na 2, czyli skarb jeszcze ten jeden, który tutaj widzimy. A tu mamy ostrakon. Zaraz sobie do niego podejdziemy. Tutaj chyba możemy nawet tak na bezpiecznie sobie podbiec. I znów ten znak. Tytani przemysłu. Podziemny świat. Rozpadlina cierpienia, nim przypowiedziano ich upadek, Kronos i jego tytani rządzili całym światem. Zostali obaleni przez bogów olimpijskich i skazani na wieczny pobyt w najgłębszych otchłaniach Tartaru. Idź do Ech, w stronę zachodnich ołtarzy, które reprezentują 12 członków, a znajdziesz mnie pod sklepionym łukiem. No nic. Oho, dobra, jest misio. Gdyby mi się tak udało w tę trawę tutaj wskoczyć, nim nie przyuważy, cudownie.
Nie wiem, do czego on się tutaj modli. Okej. No, trochę ryzykuję, ale powiedzmy, że aż tak się nie boję. Teraz tak, muszę tego modlącego, co? Skasujemy jako pierwszego. Grubsio tam jeszcze lata na dole. Dobra, leży. Tego nim wróci ten trzeci. Okej. I Houston, mamy problem. Zdążyłam. Proszę bardzo, oni tutaj drobinkę mieli. Cwaniaki. Więc tak nie padniesz, nie? Nawet na... No padłeś czy nie? Padłeś. Cudownie. A nam tylko licznik wybija. Zabójstwa. Czyli to bójstwa dokładne. Skarb drugi. Czyli lokacja ukończona. Zobaczmy z... a to my w ogóle weszliśmy... No proszę, to nie był ten kierunek. I tu mamy tę wieżę. Czyli tu mamy spalone ziemię, a tu już zaczyna się rozpadlina cierpienia. Ciekawe, czy już wlazłam gdzie indziej. Cofniemy się, przeniesiemy się na górę, zobaczymy co tam jest jeszcze. Natomiast to wygląda jakby było jeszcze na dole i to tam mieliśmy się wybrać, a ja się pośpieszyłam i... Przypłynęłam sobie rzeczkę. Trochę Agony mi się przypomina. Nie wiem, czy wam również. Szkoda, że ta gra się tak niestety nie udała. No cóż, nie można mieć wszystkiego. No dobra. Chociaż tak dopingowałam, prawdę mówiąc, bo to było takie... może najbliższe mi wyobrażenie piekła. Więc mogło... No, dla mnie mogło to być coś fajnego, ale... No nic. Był też taki tytuł jak Inner Chains. Też polski. I... Kurczę, chociaż ta gra, to... Ja wiem. Kupiłam, trochę zagrałam, nie ukończyłam jej, prawdę mówiąc. Pozostaje taki niesmak i ja zarazem niedosyt, że coś się nie udało, choć mogło. A, czyli to te ruiny pominam. No zobaczcie, jak to wygląda, nie? To jest po prostu... ekstra. Ale to by było na tyle, moi mili, w tym odcinku. Ja wam oczywiście dziękuję serdecznie za wszystkie łapki, lajki, wiadomości. Czasami coś napiszę tam w zakładce społeczności, gdyby was interesowało, to możecie sobie rzucić okiem. No i co? Pozostaje mi się z wami pożegnać. A ty jesteś kto? To już widzicie, co będziemy robić w następnym odcinku. To jest ten tutaj, prawda? A nie, to już jest kolejny. To jest Perseusz, pogromca Gorgony. No, my z Gorgoną też się ubiliśmy. Ciekawe, co on ma tutaj? Jakiś fajny miecz ma. Do czasów Heraklesa żadnego herosa nie darzono takim uwielbieniem jak Perseusza. I z tego co wiemy, to Hades chce Perseusza, prawda? Na którego plecach wzniesione zostało Mykeńskie Imperium. Wspólnie ze swą małżonką Andromedą aż do śmierci władał bogatą krainą. Teraz może znów zasłynąć. Już nie jako władca, lecz strażnik bram Tartaru. I to będzie to, co sobie zrobimy. Czyli tutaj te dwa punkty, jeszcze tam tepniemy się na górę i przyjdziemy po tego zacnego jegomościa. A tu mamy poległych strażników i właśnie odsłoniliśmy sobie Perseusza, który będzie wrót pilnował. Jednych z czterech. No nic, ciekawe jak Achilles będzie wyglądał. Tu mamy Perseusza, pogromca Gorgony. No dobra, bo ja się zawsze z wami żegnam, a potem jeszcze coś sobie dopowiadam i to jak się przedłuża. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Pa, pa.